Plecy bolą? Nie. Nie? Nie. Dzień dobry, Arku. Dzień dobry. Jak się czujesz? Dobrze. No, byłem... Ja jeszcze nie zadałem pytania. Dobra. Gdzie byłeś? Na wakacjach? No, za Niemyślu. Jechaliśmy z dworca M1. No... A za Niemyślę gdzie jest? To jest na... nad morzem. Pierwszy raz się kąpałem. W kąpielówkach? Tak, takich tych moich spodenkach. No i pływałem z kraulem. Jak kraul wygląda? Jak to jest styl? Taki dowolny. No. No i wyszłem z wody. Wszedłem. Wyszedłem. Zjadłem banana. Jak małysz. Tak, zjadłem banana. Zjadłem rzeszyneczką bułki. I kawałek słodkiego. No to super wakacje. Chcę powiedzieć, opowiem jeszcze ciekawości. Arku. Tak. Więc. Tak. Wakacje są potrzebne? Tak. Żeby się wyluzować, odpocząć od iskry i przychodzić na nową, żeby nagrać ponownie mój wywiad. Stulecia. Wypoczęty jesteś? Wypoczęty, uśmiechnięty i po pierwsze jestem bardzo grzeczny, wam pomagam w jakiejś sytuacji, na przykład robię pracę, no jestem bardzo grzeczny, no mogę chodzić do pana Macina do komputerów, po coś porobić i potem idę do swojej pracowni. No jesteś grzeczny, jesteś. No, ponieważ że lubię ten ośrodek, pan Tomek mnie nigdy nie wywali, ponieważ mnie bardzo lubi. Arku, ponieważ tak. Czas antenowy tak. Nas nagli. Tak. Gdzie poleciłbyś ludziom wyjazd na wakacje? Do Cypru. Na Cypru. Dlaczego? No bo to jest kraj mojej koleżanki, mojej siostry Patrycja mieszka w Cyprze. I tam można lecieć tylko samolotem. Na pewno nie pociągiem, nie autostopem, tylko... Samolotem. A jak ktoś się boi latać, to co? Nie ma czego paniki, bo to... Można sobie w samolocie zjadć cukierki takie miętowe, żeby nie paniki nie narobić. Czyli jak się panikuje, zwłaszcza w samolocie, to trzeba jeść? Trzeba jeść. Te drazetki. Jakim smaku? O smaku... Zapomniałem. Ale o smaku morza. Cypryjskiego. Tak, cypryjskiego. No i jest bardzo fajnie, można polecieć nad morze, zwiedzać różne... No. Areczku. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Za ten krótki poradnik. Tak. Za krótki wywiad. Tak. Miłego dnia ci życzę. Miłego dnia. Jak zawsze było mi bardzo miło. Bardzo mi miło. I przyjemnie. No do zobaczenia na... No może za... No nie wiem, no. Do zobaczenia. Do widzenia. Mhm.